Aby pomyślnie ukończyć ten scenariusz testowy, konieczne jest pełne wykorzystanie maszyny do recyklingu. No spokojnie, już. Nie będziesz problemu, prawda, dowódco? Prawda, dowódco. Szybki rzut oka na twoje konta stron społecznościowych wykazuje, że jesteś ekspertem od śmieci. Co? A to jest sztuczna inteligencja i nie mogę... pierwszego robota śmieciowego. W żaden sposób zadziałać, nie? I on tutaj wyrzucił śmieci. Czy objętość się teraz zwiększy? Tak. O 2%, więc kurczę, to nie za dużo. A czemu tutaj nie możemy... Czemu tutaj nie pracuje chłop? Co on robi? Halo, halo. Proszę bardzo, to ty, kolego. Ty miałeś pracować... Jezu, jakie tu jest śmieci są! Halo! Dobra, powrzucajmy tutaj śmieci, oczywiście. Za mało pracowników. A, no tak, tutaj potrzebujemy pracowników, dobra. Dowódco, fanatycy z organizacji terrorystycznej Trzaszpiece odkryli subatomową kwantową lukę w naszej tarczy i przesłali na pokład bomby śmieciowe. Co? Jeśli wybuchną, spowodują uszkodzenia i rozrzucą śmieci całej okolicy. Ale możesz spać spokojnie, gdyż nie może mi to zaszkodzić. Ale co mnie obchodzi? Protokołu bomby alfa. Czy tobie wal? Może to zaszkodzić. Pewnie odczuwasz niewielką mieszankę endorfin i kortyzolu, co powinno w przybliżeniu przypominać uścisk lepkiej, wilgotnej dłoni. Lepkiej, wilgotnej dłoni. Dowódco, eksperymentalne, szybkie turbiny w tych nowych maszynach do recyklingu wykonają dobrą robotę i na pewno nie spowodują żadnych wypadków. Mimo tego, że mają kubły, to oni, kurczę, cały czas wyrzucają śmieci na ziemię. Jest niesamowite. Tutaj jest złe powietrze, ale to już chyba z tym spokojnie powinniśmy sobie dać radę. Tym bardziej, że energia już jest prawie na 4000. Mamy 3905, więc jeszcze trochę i oczywiście tej energii będziemy mieli wystarczającą ilość. Jest! Udało ci się z powodzeniem wykonać ten cel i wygenerować wymaganą ilość energii. Niektórzy wątpili w twój sukces, podczas gdy inni twierdzili, że nie możesz zawieść w tym scenariuszu testowym. Odpowiedziałam, że jeśli jest sposób na porażkę, ty go znajdziesz. Czemu mnie tak obrażasz? Jej, a ten to kto? Inspektor. Kontroluje pomieszczenia i zamyka je na czas trwania kontroli. No nie, no serio? Gościu, wszystko tutaj jest w porządku. Czas na rebus. Gotowi?